Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 18, w wersetach od 18 do 30? Pytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz polecenia? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij twojego ojca i twoją matkę. A on powiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości. Jezus, słysząc to, powiedział mu: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I przyjdź tu i chodź za mną. On, słysząc to, bardzo się zasmucił. Był bowiem bardzo bogaty. Gdy Jezus ujrzał go tak bardzo zasmuconego, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wtedy powiedzieli ci, którzy to słyszeli: Kto może być zbawiony? On powiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Powiedział Piotr: Oto my wszystko opuściliśmy i poszliśmy za tobą. A on powiedział im: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto opuściłby dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla Królestwa Bożego, kto nie odbierze daleko więcej w obecnym czasie, a w przyszłym wieku życia wiecznego. Przeszkodą w osiągnięciu nieba są nie tylko ciężkie grzechy, ludzka zarozumiałość czy zuchwałość. Na przeszkodzie mogą stać również ziemskie dobra. Nauczycielu dobry, mówi bogaty dostojnik, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, odpowiada Pan Jezus. Jeżeli dla tego człowieka Pan Jezus nie był Bogiem, tylko jedynie człowiekiem, to jego zdanie nie znaczyło dla niego więcej niż opinia każdego innego człowieka. Ale Pan był Bogiem, nawet jeżeli wielu nie uznawało tego faktu. Jak zawsze, tak i teraz Pan chciał pozyskać serce tego człowieka. Przykazania, które Pan wyliczył, nie dotarły do sumienia słuchacza. Dopiero wtedy, kiedy rozmowa weszła na temat ukazujący jego braki i błędy, bogaty człowiek zauważył, do czego było przywiązane jego serce. Pan Jezus nie żąda od człowieka czegoś, czego sam nie praktykował. Jak bardzo był bogaty, a jak bardzo stał się ubogi, z naszego powodu. Dowiadujemy się o tym z drugiego listu do Koryntian, 8 rozdziału, 9 wersetu. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Niestety, bogacz ten postawił swoje bogactwo ponad życie wieczne. Tym, którzy spośród ziemskiego narodu Bożego czynili dobrze, obiecane były ziemskie błogosławieństwa i majętność.
Słuchający myśleli więc: jeśli już uprzywilejowanym jest ciężko wejść do Królestwa Bożego, to kto w takim razie może być zbawiony? Tak, na podstawie zakonu, który zwracał się do człowieka w jego grzesznym stanie, jest to niemożliwe. Zbawienie jest jedynie sprawą Bożą. Kosztowało go najwyższą cenę, cenę życia jego umiłowanego syna. Na postawione przez siebie pytanie Piotr w odpowiedzi usłyszał zapewnienie, że naśladowanie Pana nie jest związane z jakąkolwiek stratą. Pan obiecał swoim uczniom wielokrotną zapłatę.